21 października. Postaw na Włocławek. Program 5 na 5 na 5, czyli 5 ważnych dla społeczności lokalnych inwestycji w ciągu 5 lat w 5 rejonach miasta. Dzięki budowie nowych mieszkań i renowacji starych kamienic zmieniamy wizerunek Starówki. W sercu miasta zapewnimy wyjątkowe otoczenie, funkcjonalne i przyjazne wszystkim. Proponujemy dalszą rozbudowę i ożywienie nadwiślańskich bulwarów, przedłużając je w kierunku ulicy Barskiej. Dzięki temu przyciągniemy nowych przedsiębiorców oraz zwiększymy ruch turystyczny. Doprowadzimy do aktywizacji zapomnianą część miasta, zapewniając dobrą komunikację mieszkańcom i przedsiębiorcom. W miejscu obecnego dworca PKP i PKS chcemy stworzyć prawdziwe centrum komunikacyjne, dzięki czemu również ta część Włocławka rozkwitnie, pełniąc ważną funkcję w życiu społeczności miasta. To doskonale położone miejsce ma szansę stać się centralnym punktem miasta. Rozwiążemy problem komunikacyjny osiedla Michelin poprzez rozbudowę ulicy Jana Pawła II i dobrze przemyślaną przebudowę ronda Falbanka. Dzięki temu zapewnimy mieszkańcom osiedla dogodne i szybsze połączenie z pozostałą częścią miasta. Projekt Nowe Miasto – Centrum XXI wieku. Opracowaliśmy plan mający na celu ochronę najstarszych dzielnic naszego miasta. Chcemy niezwłocznie przystąpić do rewitalizacji strefy śródmiejskiej poprzez konkretne działania, a nie papierowe obietnice. Realnym celem będzie budowa ciągu komunikacyjnego w rejonie ulic Kilińskiego, Plac Wolności, Zduńska i 3 Maja. Rozpoczniemy modernizację i renowację włocławskich osiedli, począwszy od najstarszego Zazamcza. Zamierzamy przywrócić mu dawną świetność i starannie odnowić, aby stworzyć bezpieczne i piękne miejsce do mieszkania. Dlatego zbudujemy tu bezpieczne przejście podziemne i połączymy ulicę Toruńską z Promienną. Zadbamy także o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców, budując ekrany dźwiękoszczelne wzdłuż torów PKP. Nasze przedsięwzięcia pozwolą na dynamiczny rozwój miasta. Uporządkujemy zaniedbane rejony, poprawimy komunikację i infrastrukturę miejską, dzięki czemu chcemy zachęcić mieszkańców do aktywności i przedsiębiorczości. Jacek Kuźniewicz, Twoim prezydentem. Realne działania w rozwoju miasta. Postaw na Włocławek. 21 października. Postaw na Włocławek.